Uch, aż się zagotowałem nagrywając pierwszą serię shortów i szybko rozstawiłem dodatkowe narzędzia po to, żeby podzielić się z Wami przemyśleniami na temat skrama w dobie pracy zdalnej. O co chodzi z spotkaniami w dobie pracy zdalnej? Scrum, jak wszyscy dobrze wiemy, powstał w latach 90., rozwijany był przez początek 2000 i rozwijany jest nadal. Natomiast ostatnia jego aktualizacja była w 2020 roku, poprzednia w 2017. No i wszyscy wiemy, co się wydarzyło w dobie pandemii i jak bardzo ludzie przeszli na pracę zdalną. To się działo też wcześniej i to nie jest żadne zaskoczenie, ale przez ostatnich kilka lat ogromna część. Osób zajmujących się wytwarzaniem oprogramowania, które wcześniej pracowała w Skramie, zaczęła pracować zdalnie. Kolejne osoby, które dołączają do grona Skramowiczów, również stety albo niestety pracują w całości zdalnie. No i teraz pytanie, czy Skram, który powstał dla osób siedzących w biurko w biurko i rozmawiających ze sobą na co dzień, ma też szansę zadziałać, kiedy wszyscy pracują zdalnie i tak naprawdę się nie widzą? Mówimy, że najlepszym sposobem przekazywania informacji zespołowi wewnętrzniego jest rozmowa w twarzą w twarz. Nie mamy tej rozmowy twarzą w twarz na bieżąco w dobie pracy zdalnej. I tu ludzie powiedzą, że ok, używamy różnych komunikatorów, z czego większość, większość osób Teamsów do tego, żeby dyskutować na bieżąco i omawiać pewne rzeczy, ale to nigdy nie jest tak gorąca komunikacja, jaka miała miejsce, kiedy siedzieliśmy biurko w biurko. Więc już ten aspekt mówi nam, że pewne rzeczy będą działy się inaczej. Z drugiej strony, wiele rzeczy technicznych, pull requesty, komity, komentarze w jakichś narzędziach i tak dalej, i tak dalej, na pewno mają większą, większe znaczenie teraz niż miały to wcześniej, bo wcześniej, pomijając, że robiliśmy coś tam w narzędziach, ale generalnie rozmawialiśmy na co dzień cały czas. Te dwa duże aspekty zmieniają nam całkowicie postrzeganie naszej codziennej pracy i to, w jaki sposób się komunikujemy, zwłaszcza w zespole skramowym niego. No i teraz przejdźmy do tych wydarzeń. Sporo osób mówi, że wydarzenia skramowe Niektóre wydarzenia skramowe nie mają sensu, bo i tak cały czas ze sobą rozmawiamy na bieżąco. Tu, oczywiście, najczęstszą krytyką krytyka jest skierowana w stronę daily i po części retro, ale to już z innych powodów. Natomiast dużo osób mówi, że daily jest niepotrzebne, no bo my przecież cały czas ze sobą gadamy na tychże Teamsach czy, czy czymś innym. I tak i nie. Po pierwsze, już powiedziałem, że nie rozmawiamy tyle, co rozmawialiśmy wcześniej, siedząc w biurze. To jest naturalna konsekwencja tego, że komunikacja elektroniczna jakakolwiek by nie była, nie jest tak wydajna i nie jest tak fajna jak komunikacja twarzą w twarz. Po drugie, nie wszyscy śledzimy to w tym samym tempie. Po trzecie, nie wszyscy dzielimy się informacjami z taką samą szczegółowością. Są osoby, którym się nie chce dzielić z innymi, są osoby, które pochwalą się wszystkim, ale przez to też, że nie widzimy odbioru, nie czujemy, nie jest to um, dla nas takie oczywiste, co się dzieje z tymi informacjami. Dlatego... Jestem absolutnie przekonany, że 15 minut, maksymalnie 15 minut dziennie wykrojone na daily jest z korzyścią dla wszystkich, bo to jest jedno, jeden moment, w którym wszyscy są dostępni, wszyscy mogą porozmawiać o tym, o czym powinniśmy porozmawiać na daily możemy się wymienić najważniejszymi e, informacjami, kiedy wszyscy słuchają. No, powiedzmy sobie szczerze, niektórzy nie słuchają, ale to już zadanie dla Scrum Masterów i dla wszystkich osób w zespole, żebyśmy na te 15 minut oderwali się od tej klawiatury i będąc na daily, siedzieli nie wiem, z założonymi rękami, żeby przynajmniej pokazać innym, że nie, nie piszemy w tym czasie jakichś maili, ani nie, nie, nie robimy czegoś innego. To jest bardzo istotne, bo im szybciej i efektywniej to zrobimy, tym krócej będzie trwało to daily. Ja widziałem dużo efektywnych daily po 5-7 minut, gdzie no właśnie, gdzie rozmawialiśmy o tym, co jest najważniejsze, czyli siadaliśmy, albo łączyliśmy się do jakiegoś zdalnego spotkania, i mówiliśmy o tym, co się będzie działo dzisiejszego dnia, czy potrzebujemy pomocy z czymś, czy są jakieś rzeczy, które mają wpływ na innych, czy możemy komuś pomóc, czy potrzebujemy coś wyjaśnić, czy potrzebujemy kogoś ostrzec przed czymś, itd. Tak tak to nie jest daily. Daily to nie jest spowiadanie się z tego, co zrobiłem wczoraj. To jest po to, żeby ta grupa ludzi mogła ustalić efektywny, skuteczny dzień pracy. Kolejny. Jeżeli już z tym mamy problem, jeżeli mówimy, że albo mnie nie interesuje co inni mają do powiedzenia na daily, to znaczy, że pewnie nie jesteśmy zespołem, tylko grupą osób z jednym przełożonym, nie jesteśmy zespołem skramowym. Mówiliśmy o tym wielokrotnie w filmach, tekstach nie będę tego poruszał. Wracając do wydarzeń przy pracy z dalej. Daily jest takim jednym przykładem, gdzie no pomimo tego, że jesteśmy rozproszeni, działamy w różnym innym rytmie, fajnie jest się zsynchronizować przynajmniej raz dziennie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, która może nie jest skramowa, ale jeżeli pracujemy z wieloma zespołami, fajnie jest w podobny sposób synchronizować się z innymi zespołami, z którymi mamy jakieś zależności. Może nie codziennie, może co dwa dni, może dwa razy w tygodniu. Jakiś synchro z zespołami zależnymi jest super sprawą, bo znowu to jest może kolejne 15 minut, ale te 15 minut maksymalnie uratuje nam tyłek w niejednej sytuacji, kiedy będziemy wiedzieć o czymś, o czym powinniśmy wiedzieć wystarczająco wcześnie. to jest daily. Retro. Problemów z retro jest mnóstwo temat na osobny film. Retro trochę kuleje przez to, że no ludzie zajmują się innymi rzeczami. Na takim klasycznym retro, nawet jak się pojawiają tematy niewygodne, no to przynajmniej wszystkim jest niewygodnie, widzimy to i jesteśmy w stanie je rozwiązać. Tak? Tu, tu trochę kuleje zdalność retro. O dziwo o review i planowanie, jakby nikt nie ma ludzi, że są to rzeczy niepotrzebne. Bo wiadomo, jakoś się musimy zaplanować, czy to stacjonarnie, czy zdalnie. I jakoś musimy sprawdzić, co zrobiliśmy, pokazać, pochwalić się i zdecydować, co będziemy robić dalej, bo to jest cel i sens sprint review. Więc tutaj nie ma problemu, tak samo nie ma problemu z zajmowaniem się wymaganiami. Refinement jest postrzegany przez wiele osób i wiele zespołów, wiele osób z wielu zespołów jako pożyteczny, potrzebny, a wręcz czasami konieczny do tego, żeby efektywnie pracować. To jest super. Więc, tak naprawdę, problem tyczy się tego nieszczęsnego daily i tego, że no my dyskutujemy na bieżąco. Rzadko widziałem zespoły, które faktycznie tak efektywnie dyskutują na bieżąco, jak robiły to w biurze, siedząc w biurko w biurko. Więc tutaj wydaje mi się, że daily jest jeszcze ważniejsze, ale też ważniejsze jest to, żeby zadbać o ten sposób komunikacji i pamiętać o jednym. Wydarzenia w skramie to jest minimum komunikacji, które powinno nastąpić. Jeżeli my mówimy, nie potrzebujemy daily, bo my gadamy codziennie, to ja mówię super, że gadamy codziennie, to dorzućmy jeszcze do tego daily, będzie jeszcze lepiej. Może to daily będzie trwało 3 minuty, może to synchro z innymi zespołami będzie trwało 5 czy 10 minut raz na dwa dni, ale dzięki temu, że wszyscy w jednym czasie będziemy rozmawiać o tych rzeczach, które są dla nas najważniejsze, jakby jesteśmy troszeczkę przymuszeni do tej komunikacji, to ta komunikacja działa lepiej. Więc w dobie pracy zdalnej wydaje mi się, że wydarzenia skramowe są jeszcze ważniejsze, bo tak jak wcześniej spotykaliśmy się w wielu różnych podgrupkach na kawie, na lunchu itd., itd., teraz tego nie ma, więc niektórych rzeczy naturalnie nie możemy przedyskutować, to wydaje mi się, że te wszystkie miejsca, w których jesteśmy zmuszani przez podejście skramowe do tego, żeby spotkać się i porozmawiać o konkretach, są konieczne. Jeżeli robimy więcej, to super, im więcej komunikacji, tym lepiej, i tu tak naprawdę pytanie na koniec do Was. Drodzy Scrum Master, żarzy, coachowie, product ownerzy, deweloperzy i wszystkich, którzy pracują w Scrumie, jakie macie inne pomysły na to, żeby ta komunikacja w zespole rozproszonym, zdalnym działała efektywnie? Nie chodzimy na lunch, nie chodzimy na kawkę, niektórzy nie chodzą na papieroska. Nie spędzamy ze sobą tyle czasu i o niektórych rzeczach nie dys dyskutowaliśmy od niechcenia, a teraz tego nie robimy. Jak waszym zdaniem możemy zadbać o to, żeby ta komunikacja w zespole faktycznie była na takim poziomie, który pozwala na skuteczną i efektywną pracę. To jest moje pytanie na dzisiaj, a poza tym tradycyjnie zachęcam do subskrypcji, zachęcam do jak to się pięknie mówi, followowania naszego profilu na LinkedInie, bo tam znajdziecie też shorty, których nie znajdziecie na YouTubie.